Witam Was, moi drodzy. Szósty odcinek z tworzenia marketu, czyli Supermarket Simulator. Ja jestem Yuken i zapraszam Was do oglądania, bo dziś naprawdę, moi drodzy, będzie się działo. Można by powiedzieć, że zaczynam ten odcinek od słów: nie mam kurde kasy. No właśnie, nie mam dlaczego, ale no prowadzę Was po sklepie, to zobaczycie. Kto oglądał poprzedni odcinek, ten widział, że rozkminiałem, co zrobić, żeby były dwie kasy, bo do jednej już robiła się straszna kolejka, a poza tym też chciałem się troszkę na kasie pobawić. Nie pasowały mi te kasy, ustawiałem w lewo, w prawo, we wszystkie możliwe strony, wersja była przy drzwiach, tak i tak. Widzieliście to w poprzednim odcinku, no nie pasowało mi i obiecałem, że zrobię to poza odcinkiem. Tak samo regały mi nie pasowały, to wszystko mi nie pasowało. No i stwierdziłem, że lodówki zostawię, bo jakoś ta seria tutaj tych lodówek tak mi w miarę pasuje. Dostawiłem dwa regały bodajże tutaj i wszystko jest poprzestawiane, moi drodzy. Znaczy już nie pamiętam, jak to było wcześniej, ale po prostu wszystko totalnie poprzestawiałem według nowego jakiegoś systemu, że produkty, które widzę, że szybciej się kończą, jest ich więcej, a te, które są mniej wymagające, jest ich mniej. Czyli na przykład tych tutaj cleanerów daliśmy tylko trzy półki, znaczy taki rządek. Tego jaja level, jak ja to mówię, jest troszkę więcej. No te tabletki do zmywarki, jak widzicie, dałem cały regał, no bo one bardzo szybko schodzą. Na dole wszędzie gdzieś tam są wypełnione papiery toaletowe, ale one sobie gdzieś tam towarzyszą też. Tutaj, no tutaj wstawiłem jakby, czy tak, to będzie dział chemiczny, moi drodzy. Tutaj wychodzi dział, no powiedzmy, takie jakieś płatki śniadaniowe różnego rodzaju, więc i te mleko myślę, że tutaj pasuje. Nawstawiałem tego mleka od groma, bo po prostu nie chciałem, żeby półka była pusta, więc po prostu nawstawiałem tego mleka. Jeszcze zobaczmy, jaką ono ma tutaj cenę. No myślę, że tyle tego mleka mamy. Może być promocja, moi drodzy. No i tutaj do tego myślę, że pasuje cukier do płatków. No i tutaj dużo chlebka dałem, bo schodzi. Obok chlebka do smarowania chleba masło orzechowe. Też niech będzie cena, jest ok. Tak sobie już wolę z wami to wszystko sprawdzić. No i tutaj nawstawiałem mąki. Stwierdziłem, że mąki bardzo szybko schodzą, bardzo intensywnie. Tylko że mąki podrożały, moi drodzy. Mąki podrożały, także podnieśmy cenę. Dobrze. A tutaj te oleje, myślę, że tak jest ok. Sól, ta cała pasta, ryż, spaghetti, więc myślę, że tak jest ok. Tradycyjnie na dole ukryte papiery toaletowe. Pewnie ktoś powie, że to nie pasuje, no ale papier, to nie jest jakaś chemia, tak? To jest tylko papier. Na samym dole sobie stoi. Chciałem po prostu wypchać, bo te papiery też są dosyć drogie, moi drodzy. O, nawet podrożały. No to zwiększmy cenę. No i niestety, stoją dwie lodówki, moi drodzy, puste, ale to tylko dlatego, tak jak widzicie, to już próbowałem serem jeszcze upchnąć, tylko dlatego, że mi kasa się skończyła, widzowie. No nic z tym nie zrobimy. Natomiast z lodówkami też jest taki plan, żeby oczywiście każda lodówka była na jeden produkt. Póki co mnie na to nie stać, więc podzieliłem po połowę. Połowa i to tak fajnie wygląda, będzie widać, co się kończy, będzie łatwo to można z całego kartonu uzupełnić, nie martwić się co chwilę, że tam ubywa, bo tak jedną półeczkę to bez sensu na coś, moi drodzy, robić, więc zrobiłem wodę ze Sprite'em, kolę z kolą Light, czy tam Zero, soki obok siebie, no akurat wyjątkowo jedna lodówka jest cała z mlekiem, zobaczmy, jaka tu jest cena. No, może podniesiemy. Dużo jogurtów się gdzieś tutaj mi, moi drodzy, napatoczyło. No tu nie będziemy ceny zmieniali. Jajka. Nawet jajka są droższe. To może troszeczkę podniesiemy. No my musimy teraz, widzowie, zarabiać, bo jak widzicie, jestem biedny jak tak zwana mysz kościelna. Czy jak to tam się mówi. A ja jestem ciekaw, jak mi wyjdzie ta dniówka. Moi drodzy, dlatego jeszcze zanim uruchamiam, sprawdzam ceny, żeby na pewno tutaj wszędzie no jakoś zarobić, no bo po to prowadzimy sklep, żeby na nim zarobić. Sól jest nawet za tania, damy po cenie rynkowej, także myślę, że jest ok. Tam z 2 albo 3 światła dokupiłem i generalnie tak to się prezentuje. No mi się bardzo podoba, wy możecie, widzowie, drodzy, kochani, napisać w komentarzach, czy też wam się to podoba.
Także no mamy na razie tutaj pustki. Widzicie, no tutaj przestawiałem, nie? Tutaj wcześniej były sery. No zupełnie poprzestawiałem wszystko, ale myślę, że jest ok, bo my się, moi drodzy, przygotowujemy. No właśnie, tylko czy ja będę miał za co zapłacić rachunki? A, jeszcze nie ma rachunków. Dobra, bo słuchajcie, plan jest taki, przynajmniej na dzisiejszy odcinek, bardzo bym chciał kupić kolejną licencję. I to nam da tyle, że jeśli kupimy faktycznie tą licencję, to dlatego miejsce w lodówce będzie w większości wypełnione, bo tak jak widzę, tu są jakieś sery. Także nie bójcie się, że te dwie lodówki stoją puste. Nie udało ich się zapełnić z tego towaru, który mamy. No to zapełnimy z tej licencji. Także to już mamy z głowy, moi drodzy. To już mamy z głowy. A co do rozwoju tych sekcji, to ja myślę, że kupowanie po jednej sekcji to raczej komplikuje sprawę. To raczej jest... O, już tam pyka, już sprzedaje. Raczej jest niewygodne. Wolałbym, widzowie, moi drodzy kochani, no szczerze bym wolał po prostu po dwie sekcje kupować. No ale tak jak widzicie, no to 6 tysięcy to jeszcze nas nie stać. O, ktoś tutaj już mi dzwoni. Dzień dobry, witam ja panią serdecznie. O, mydełko pani kupiła. 80, oj, nie dolarów, tylko groszy miało być. Znaczy, tutaj są centy, ale ja to i tak bym wolał, jakby były... Była polska waluta, bo jednak no złotówkę czy... Widzicie, tu mam do wydania na przykład 5. No to w papierku wydaję, gdzie u nas w Polsce to by była moneta, nie? Ja bym osobiście wolał, żeby to było tak. O, zobaczcie, tutaj herbatki, kawy. Także wszystko założyłem, że na ten moment, bo na więcej mnie nie stać, a poza tym nie mamy miejsca, na takie bardzo chodliwe produkty, to żeby była cała taka, no można powiedzieć, półka, która no się w jakiś tam sposób sprawdza. No tutaj akurat jest miszmasz, no ale to też są jakieś tam słodkie rzeczy do kawy, więc pasują. Nie można, moi drodzy, powiedzieć, że nie. Dzień dobry panu, witam pana Morawieckiego. Taki jakiś, ej, pan Morawiecki, serio, u mnie? Nie, żebym ja tam się polityką nie interesuje, no ale to już jak pan taki bogaty polityk, to wie pan, miliony, pan tam działki kupuje za miliony, no to mógłby pan u mnie tam nakupować za jakieś, jakąś stówę. 48. Właśnie, widzowie, jestem ciekaw, czy dzisiaj padnie 100 za zakupy. Możecie też obstawiać w komentarzach. Jak myślicie, czy ktoś w końcu za stówkę jakąś kupi? Bo jeszcze stówki, nie, chyba 75 dolarów, jeśli dobrze pamiętam. To było największe zamówienie. I jak widzicie, mamy porządek. Nie walają nam się, moi drodzy, już 335 dolarów. Pięknie. Nie walają nam się kartony, ale to tylko dlatego, że ja te regały wszystkie, słuchajcie, poskładałem, poukładałem wszystko na nowo, starałem się możliwie perfekcyjnie, chociaż jak widać, no tutaj jakaś precyzja jest trudna w tym supermarket symulatorze. To tak jakoś takie są jakieś tam szpary, ja jestem perfekcjonistą, wolałbym to, żeby to jeszcze było jakoś lepiej dopracowane. Ale myślę, że oni to zrobią, absolutnie nie narzekam, ja jestem zachwycony tym supermarket symulatorem. Jest to dla mnie no, symulator sklepu pierwsza klasa. Coś, co mnie kręci, co budzi kreatywność. No i też myślę, że zmysł biznesowy. Wiecie, ja zresztą zobaczycie na podliczeniu prawdopodobnie na końcu, jak to trwacie ze mną. No i moi drodzy, no oczywiście, że cała kasa, którą miałem i to jest, to było parę tysięcy, ja już tam nawet nie wiem ile, poszła w większości na towar, tam no może z dwie lodówki były, nie, kupione. Natomiast to jest inwestycja, bo ten towar właśnie sprzedajemy, tak, i zobaczcie, że może być tak, że zaczniemy następny dzień bez jakichś wielkich uzupełnień towarów. Może się zdarzyć, że... O, już pan dzwoni, widzicie, już się dobijają. Także może się zdarzyć, że po prostu bez wielkiej tutaj jakiejś dostawy się obejdzie i po prostu damy radę. Ale wróćmy do tego komputera. Czyli jeśli miałbym powiększać sekcję, na razie jesteśmy z tymi półkami, myślę, gotowi, bo jeżeli... wiemy, że ta licencja, no tu jest jakiś ser mozzarella, parmezan, miód, no miód może być na zwykłej półce, stark, czyli tuńczyk, tak, jeśli dobrze kojarzę, jajka jakieś inne, czteropak i
cukier jakiś kolejny w proszku. No to te dwie rzeczy. O, witam pana, czekoladka. Ale pan jakiś Matrix jest. Witam pana Matrixa, niech tu pan do mnie nie strzela czasem, nie? Ja już tu panu dobrze wydam, panie Matrix. Tak? Matrix, reaktywacja, witam pana serdecznie. Popatrzył się, nie odezwał. O, dzień dobry pani, dzień dobry, ale pani ma dziwną minę. No nawet i pani ładna, brzuszek wszystko fajne, ale jakaś taką minę ma pani jak strający kot na pustyni. A pani bardzo fajne, włosy niebieskie, kolorowe. Sympatyczna pani, odliczone pieniądze, bardzo się cieszę. Ach, jak mi się ta praca podoba, moi drodzy. Kontakt z ludźmi to jest coś pięknego. No, trochę źle tutaj. A to już nieważne, będzie miała pani na jakieś parkomaty czy tam inne. No i już mamy, słuchajcie, 18:19, ten czas leci za szybko. To jest moja taka pierwsza uwaga, co na pewno, ja wiem, że oni to dużo rzeczy zmieniają, bo to jest też przecież wczesny dostęp, tutaj zmienili przecież, że pokazuje ilość, to jest w ogóle kapitalnym według mnie pomysłem, że widzicie ile macie na półce i wtedy łatwo wam wyliczyć, o, że tu jest 7, tak, i to łatwo wyliczyć, chociaż brakuje mi, no bo liczyć ja sam bym nie chciał na przykład, też będąc na kasie mogę no nie mieć czasu, nie? Perfekcyjną opcją na pewno dla mnie by było, gdyby można wejść właśnie w ten komputerek i zobaczyć stany magazynowe. No dla mnie to jest taka podstawa. Czemu tutaj nie ma stanów magazynowych? A tak w ogóle znowu mam wrażenie, że jest ciemno. Niby jasno w tym sklepie, jak się za oknem zrobiło ciemno, no to chyba nie doświetlamy, ale nie będziemy, słuchajcie, w lampy aż tak inwestowali. Ale te lodówki mnie rażą w oczy puste. Ale tutaj już jest przygotowane, bo mamy serki. Także pewnie druga połowa to będą mozzarelle i tamten jeszcze jeden ser. A gdzie byśmy ewentualnie miód wstawili? No myślę, że można zrezygnować, wiecie, w razie czego z dwóch półek z mlekiem. I wtedy tutaj dać miód. I tam, nie wiem, jakiś cukier w proszku. No to gdzieś go tutaj też, tutaj byśmy go dali zamiast tego mleka. Tyle mleka nie potrzebujemy, wiecie. Tutaj zobaczymy jak to mleko się będzie sprzedawało. A jak tam papier? Jeszcze nikt nie kupił papieru toaletowego. Dopiero co, w ogóle chyba jeszcze nikt nie kupił, a nie, to kartą kredytową pan płaci. Jeszcze nikt chyba nie kupił, nie, szampon chyba ktoś kupował, znaczy tam płyn do rąk, sorry, właśnie, szamponu nie patrzyłem, jaka jest cena. Moi drodzy, muszę zerknąć, jaka jest cena szamponu, bo jeszcze pani chodzi po sklepie, to jeszcze nie będę kończył, nie, no 6 dolarów. Czemu nie kupują? To kupowała jakaś pani. I niby też wykupili coś, ale wiecie, o, tu jest przesadzona cena. Nie, widzowie, kochani. My aż tak nie będziemy tutaj kozaczyli z promocjami. O, już kolejka się do mnie ustawia. Witam państwa serdecznie. Biegnę, lecę, pędzę. Na jednej nodze skaczę i nie wiadomo, co tam jeszcze robię. Witam pana, trzy jogurty różowe pan kupił. No fajnie, fajnie, 39. Myślałem, że trochę więcej wyjdzie. Także tej dniówki raczej rekordu nie pobijemy, może u tej pani jakieś 60, ale to już było, 45. Stówy jeszcze u nikogo nie było, widzowie. Przypuszczam, że żeby była stówa, to jednak, o, tu pani nabrała. Ile? 90, o, widzowie, prawie stówa. To jest rekordowe zamówienie, 93 dolary. Dobra, wszyscy wyszli, chyba już nikogo na sklepie nie ma. Także lecimy na następny dzień. Co my tu mamy? Wszyscy zadowoleni. No wydałem 3500, widzowie, na te produkty wszystkie, które mamy na sklepie. 3500 wydałem, a ulepszenia, czyli to, co dopłaciłem właśnie, to chyba te dwie lodówki, czy nie pamiętam, co tam brałem. Koko, Kaja szampon, czekoladę bar. Widzicie, ja mam zawsze problem, żeby zdążyć. To według mnie też gdzieś powinno być. Oczywiście wiem, że to jest... O, ta podrożała na 3. No to podnosimy cenę. W komputerze chyba będziemy widzieli, słuchajcie, w zamówieniach, natomiast to też jest takie troszeczkę gdzieś tutaj nam chociaż strzałeczką pokażę, że czyli kola podrożała, czekolada spadła i szampon. Dobra, no to czekoladę musimy cenę. A, i światło. No tu nie ma co chyba się zastanawiać, widzowie, zamówienia robić nie będziemy. Ja sobie tą dniówkę też muszę szybko przelecieć. Albo dwie, albo trzy, zobaczymy ile. No, żebym razem z wami mógł tutaj się wziąć za te licencje. A poza tym musi mi trochę produktów poschodzić. Znaczy akurat w lodówkach nie ma problemu, ale
A większy problem jest na półkach. No można by sól dokupić, bo sól wykupili. Chyba coś z ceną przesadziłem, co, moi drodzy? Nie, no dobra, jest cena. Poczekajcie, sól mogę dokupić, no i tak w zasadzie bym tutaj nic nie dokupował. Te mleko niech się wyprzeda, bo tu chcę mieć miejsce na nowy produkt. Tutaj tak samo. A taka, albo cały regał i wtedy ten regał się wyprzeda i tutaj damy cukier i miód. O, też tak można, miód obok tego i cukier, zobaczymy. Dobra, no myślę, że tu widzowie nie ma co dokupować. No, o, poschodziły soki. Może po kartonie soku, kole też poschodziły, sody, no kurczę, wiecie co? Ja nie mam dużo kasy i nie chciałbym jakby... Ale w sumie dużo nie zarobiliśmy, nie? Bo raptem $600. Ale chciałbym właśnie tą dniówkę przerobić. No i wtedy razem z wami już się weźmiemy za dalsze ulepszenia. Także żeby nie robić w kółko tego samego, to widzimy się za chwilkę. Ja tutaj składam zamówienie. Co tu takiego bym złożył? Już zapomniałem, co miałem kupić. Widzicie? Za dużo do was gadam i zapomniałem, ale zaraz sobie przypomnę. Na pewno miałem napoje 3 zamówić i soki 2. Ej, widzowie, ja kliknąłem. Ja pierdzielę. Jestem tak głupi, że nie wiem, kiedy kliknąłem to. Ja to kupiłem. Ja się dziwię, czemu kasy nie mam. O kurde. O kurde. Mamy problem, Houston, mamy problem. Kupiłem, zobaczcie, mozzarellę kupiłem, parmezan. Miód. Ale wtopa. Ja nie chciałem jeszcze tego kupować, bo jeszcze mnie na to nie stać. No i zero kasy praktycznie. Ja pierdzielę. No ja chciałem poczekać, widzowie, chwilkę. Dobra, ryba. Czekajcie, czy gdzie tu ryby? No ryby może od końca będziemy z rybami lecieli. Bo pewnie się jeszcze jakieś ryby pojawią. Ajajaj. Oko jumbo, jajaje. No to teraz, jak widzicie, to jakieś sprajty sobie kupiłem, a się nie zorientowałem. I oczywiście, jak zwykle, zobaczycie, że za chwilę znów będą pewnie kartony, ale nie będę tak na full. Parmezan, parmezjano. No to czekajcie, parmezjano dajmy tutaj. Jeszcze mi tak sera nie wykupili. Może tam zła cena jest albo coś. No czyli wtopa, widzowie, teraz wtopa, bo... ale dobrze, że dnia jeszcze nie zacząłem. Czyli nie będzie wtopy takiej, że... Gdzie ja ten miód teraz mam wstawić? Kurczę. Ja to trochę inaczej, widzicie? Ten cukier tak samo, tam, bo tam jest to mleko, nie? Ajajaj. Czekajcie, postaram się coś wymyślić, no. Mozzarellę damy obok tego parmigiano. Już bym, bo ja to miałem w planie tak, że po prostu jak te nowości kliknę... miód, 2 miody kupiłem. Wiecie, bo miałem taki plan, że... że wezmę i po prostu całe, jak na przykład jest w lodówce, no to całe 5 półek od razu zapełnię. Powiedziałem, że to bym zrobił. Tu są jeszcze jajka, no to jajka możemy na przykład obok jajek wstawić. Ajajaj. No na pewno tego nie zdejmiemy tutaj. Muszę gdzieś ten miód wstawić. Niedobrze, widzowie, jeszcze sól miałem zamówić. Za co ja ją zamówię teraz, tą sól? Schody mamy. Chwilowe trudności, kochani, mamy. Chwilowe, ale to tylko chwilowe. Zaraz sobie myślę, że z tym poradzimy. No przecież nie takie rzeczy się w biznesie robiło. Więc co, my sobie nie poradzimy? Znaczy na upartego nie jest mało tych serów. Można na raty domawiać, nie? Może tak miało być. Wiecie, no... Nie pójdę na łatwiznę, że tak powiem, tylko... Tylko tego tuńczyka też dużo trochę zamówiłem. Dziwnie to się tak jakoś tu ładuje, no ale dobra, niech będzie, niech będzie. Proszę mnie tu nie jeździć po moich produktach na ulicy. Generalnie to mleko bym musiał w tym momencie, widzowie, ściągnąć. A zobaczcie, tu na przykład już tego nie zrobimy, bo już oczywiście zostaje karton tradycyjnie z kolą. Muszę wyłożyć na półki, kurczę, gdzieś.
mleka ja mam zrobić z tym mlekiem? Bo to, wiecie, problem jest tego typu, że na przykład jak nie macie pustego kartonu, a skąd go macie mieć, no to nie zdejmiecie niczego z półki. A kupiłem sól, nie, to jajka. Chciałem dniówkę przelecieć, a i dopiero potem to ulepszenie kupić, bo jakby mam w głowie też kolejne ulepszenie i rozbudowę marketu kolejną, dlatego chciałem trochę kasy przytrzepać. Dobra, czekajcie, tutaj mamy jedną półkę wolną. Może zrobimy to tak, że tam, gdzie tutaj, szkoda, że na przykład tego nie mogę chwycić w rękę i przestawić. Bo według mnie, zobaczcie, tu jest puste, to mógłbym, no teoretycznie tak powinno być. Tak samo ryże powinienem poprzestawiać i tu by było miejsce na miód czy tam na coś. Raczej miodu do lodówki nie wstawimy. Gdybym tę Nutellę poprzestawiał, to też byłaby szansa na miód. Jak to zrobić? Jest jeden pomysł, czekajcie. Jest jeden pomysł, widzowie. Poczekajcie, poczekajcie. Zacznijmy od... Mi niewiele da, ale... Zobaczmy, czy sobie finansowo to udźwigniemy. To chyba wszystko kupiłem, bo ja nie chcę takiej sytuacji, że nie ma jakiegoś towaru, no bo to jest obciach. Dla mnie przynajmniej. 22,50, na to mi już nie starczy. Ajajaj. To jest jeszcze tylko jedna opcja. Najwyżej będę latał jak idiota. Nawet tego nie zamówię, widzę. Ajajaj, czekajcie, ale ja chyba kredyt spłaciłem. Dobra, widzowie, przecież ja kredyt spłaciłem. Zapieprzałem i spłaciłem kredyt, moi drodzy. Więc problem się rozwiąże. Jeszcze chciałem te soki owocowe kupić, ale to za chwilkę. Patrzcie, co ja zrobię. Zaczniemy od tej opcji. Nie będzie aż takie proste, jak mi się wydaje. Bo i tak bym musiał sprzedaż uruchomić. Kurczę. Dobra, półkę chociaż mam jedną na chwilę zwolnioną. Na chwilę chociaż zwolniłem jedną półkę. Nie wiem, tu już nie da się dołożyć, nie? Szkoda. Dobra, karton będzie tu musiał leżeć. Dobra, mamy dwie półki. I tak samo zrobimy, słuchajcie, z tą Nutellą. No trudno, no wiecie, wziąłem kredyt teraz na towar. Co mam wam powiedzieć? No jakby wiadomo, że branie kredytu na towar nie jest niczym tutaj złym. Bo jeszcze inaczej. No i więcej nic nie wymyślę, bo... Najwięcej nic nie wymyślę. To musi tak już zostać. Czyli zobaczcie, czyli tym sposobem, chociaż jedna półka się zwolni na miód. Dobre i to. Znaczy nie... no to czekajcie, czekajcie, moi drodzy. No już może zróbmy. Ja wiem, że teraz kombinuję. Ja wiem. Ja wszystko wiem. Nie musicie nawet tego pisać, ja wszystko wiem, widzę. Będzie znowu bajzel z kartonami, no ale przecież taka rola moja, żeby pilnować. No to może to rozładujemy, to miałem rozładować tu. No już tutaj na pewno nic nie... Ale dobra, tego cukru całkiem sporo wchodzi. No niestety, tutaj nie da rady, tak jakbym sobie tego życzył. Więc będę musiał pilnować. No dobra, jeszcze tą nieszczęsną sól trzeba będzie zamówić. Dobra. Jest spoko. Tutaj jest spoko. Okej. Tak bym sobie to widział. Nieszczęsną sól bym zamówił. No tak akurat więcej to bym tu nic nie... O! O, widzowie. Kurde, ale jaja. Czekajcie, a co ja chciałem przez... No nie to, tylko tu. A co ja tu chciałem... Co ja bym tu mógł postawić? Tutaj ani miód, ani to nie pasuje. Ani cukier, ani miód tu nie pasują. Więc tak generalnie... Generalnie do duszy taka robota. Dobra, czekajcie, to jeszcze domówię. Dobra, to w takim razie możemy, jak wziąłem kredyt, ale będą jaja. Dobra, to w takim razie tak, póki pamiętam. Sól. I teraz tak. Powiedzmy, że chyba nie musimy niczego domawiać z rzeczy, które już są. Jeszcze tam przelecę i zobaczę. Natomiast wiecie co? A, chciałem oczywiście po sokach. Natomiast, moi drodzy kochani,
Czyli możemy mozzarelki jeszcze 3, te też możemy 3. To się zaraz zwróci ten kredyt. To może z 2 chociaż. Jajek trochę więcej. Dobra. To słuchajcie, jakoś tam plan się powiedzie. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, widzowie. Uratowałem sytuację, bo całkowicie mi z głowy wyleciało, że spłaciłem kredyt i to jest jedyny ratunek. Widzicie, ja tak czasem się ratuję właśnie, że staram się jak najszybciej, jak mam trochę przypływ kasy i widzę, że idzie fajnie, no po prostu spłacam kredyt, nie? Ale bym sobie zjadł tuńczyka albo śledzika jakiegoś, na przykład śmietanką. Ach, ach, jakbym sobie zjadł. Aż się głodny zrobiłem, rozmarzyłem się, widzowie. O, i ten plan wypali. No co, mi by miał plan nie wypalić, widzieliście. Chwila wystarczy pomyślunku, a ja wiem, że akurat tutaj doświadczenie w biznesie jakieś tam mam, coś nie coś potrafię i sobie zawsze poradzę. Jeszcze tuńczyk? Aha, no dobra. Co, będzie cała? Dobra, niech będzie tego tuńczyka. Słuchajcie, niech sobie będzie. Tam później jakiś łosoś pójdzie, czy tam jakieś inne ryby, jak nam się odblokują, bo widziałem tam w tej liście, że jeszcze są. Ja myślałem, żeby w dzisiejszym odcinku oczywiście zrobić obie licencje, ale nie wiem, co tam jeszcze za licencja jest, tylko żebym nie był szkodnikiem. A po co ja tyle kupię? Aha, dobra, to jest jabłkowy. Żebym nie był takim szkodnikiem, widzowie, jakim jestem, a jestem strasznym szkodnikiem, bo kliknąłem nie to, co powinienem kliknąć. Kto mi to kazał kupować? Kurde, widzowie. Ratunku. Jakiś inny rodzaj jaj. A te jajka chyba ceny nie mają jeszcze ustalone w ogóle. Właśnie, bo ja już tutaj się rozrumakowałem, słuchajcie, na sprzedaż, a ja tutaj na nowe produkty jeszcze ceny nie ustawiłem, widzowie. Ale obciach, czekajcie, czekajcie. Gdzie tu są te nowe produkty? To jest nowy produkt, to jest miód, który będzie kosztował, ale ładnie, $11. Piękny zarobek. Tutaj jakiś Pablo cukier. Coś mi to przypomina, ale nie wiem co. I jeszcze mozzarelka i parmezjano. Skoro wzięliśmy na to kredyt, to nie będziemy zjeżdżali z ceny, widzowie. Oj, nie 6. 5. 5. I to jeszcze ryba została. Dobra, wszystko, nie? Wszystko. Aby na pewno? Aby na pewno. Dobra. Chyba tak. Dobra, widzowie, dobra. To ja sobie otwieram sklepik. To w takim razie teraz przelecę dniówkę, żebyśmy mogli dalej podziałać, bo ja chcę jeszcze z wami dzisiaj podziałać. Nie chcę jeszcze was opuszczać i wy myślę, że mnie też nie. Także sobie podziałamy za chwilkę. Myślę o drugiej licencji, także myślę, że z 2 dniówki pewnie przelecą. Innego wyjścia nie będzie na to, moi drodzy. 2 dniówki będą musiały przelecieć. Raczej wątpię, żeby nam się udało w tym odcinku powiększyć sklep, bo tu za dużo inwestycji było, chociaż na upartego chyba jeszcze ten jeden kredyt mogę wziąć 3000, bo ja właśnie chyba go mam odblokowanego, więc widzowie, tak na upartego kasę byśmy mieli na zakup sekcji, a ja nie chcę tych sekcji kupować, tak jak mówiłem, pojedynczo, chcę je kupować po dwie na raz, żeby to tak się fajnie nam ten kształt zmieniał, a nie tam, wiecie, się denerwować, że krzywo, coś nie tak. Chciałbym jeszcze wiedzieć, którą sekcję kupuję, zanim się zdecyduję. Oj, jedno jajko za dużo kupiłem. No trudno, to wstawimy już, nie zostawimy kartonika. Dobra, także słuchajcie, z tym, co tutaj mam, moi drodzy, ja sobie przelecę szybciutko. Sprzedaż, no bo to myślę, że nie będziemy tutaj powielali, będę gdzieś uzupełniał te towary na bieżąco, bo trochę roboty z tym, jak widzicie, będzie. No i widzimy się jeszcze za chwilkę. Także do zobaczenia, moi drodzy, za chwilę.
A tak swoją drogą, moi drodzy, to zobaczcie, czy wy to widzicie? 106 dolarów 70 centów. Pan chwilę poczeka, fajna koszulka ufolutka, bardzo mi miło. Jest pan pierwszym klientem, proszę pana, który dokonał pan zakupów za kwotę 100 dolarów. Jest pan niesamowity, niech się panu powodzi, już panu resztę wydaje. Także stało się, widzowie, chciałem, żebyście to zobaczyli. Bo może i czynności, które tutaj... Oj, ten pan to już się nie popisał, niestety. Czynności, które tu wykonuje, to są dość takie monotonne, by można powiedzieć. Typu teraz odejście od kasy i szybko tam załadowanie jakichś produktów na półkę, żeby dziur nie było. Żeby jak najszybciej pozbywać się tych kartonów, no bo jestem straszny, kochani, bałaganiarz i ja o tym wiem. Ja wiem o tym. Też nas panie oglądają i potem paniom podpadnę, że jestem bałaganiarz. Panie bardzo lubią porządek. Pozdrawiam między innymi Madzie. Ale cóż, widzowie, cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, to ja sobie dalej sprzedaję. Jak widzicie, towar schodzi. Schodzi, schodzi, cały czas schodzi. O, już mamy 1200 na koncie, widzowie. Myślę, że się zobaczymy. Ja wiem. Ja nawet nie wiem, ile bym chciał mieć na koncie, bo te... ulepszenie bym chciał. Zaraz zresztą zobaczymy do komputera, widzowie. Zaraz zobaczymy do komputera, ile my musimy... O, mleka zaczęli kupować. Dobrze, robi się miejsce tam, gdzie chciałem. Pięknie wyliczone za 80 dolarów. I zobaczcie, jakie ładne zamówionka. Także było pierwsze zamówienie za 100. Także rekord do tej pory padł. To było 106. Musimy zapamiętać tę kwotę. O, tutaj też ładnie widzę. A tu ile? 78 tylko, ale wyliczone, więc... Zobaczcie, już 21 się zbliża, a tu godziny szczytu. No pani oszalała. Jakbym pani mniej wydał, to co by pani zrobiła? Co? Jakbym tak... No nie mogę pani inaczej wydać, co? Ja bym bardzo chciał pani inaczej wydać. Ja jestem taki, że tak lubię czasem być niemiły. Nie no, żartuję, widzowie, wiecie, jestem do wszystkich miły, dobrze nastawiony. Ja sobie robię oczywiście z tej pani. Dobra, zbliża się końcówka. 1600 mamy na koncie. No i oczywiście nie cieszmy się, że to jest tak dużo po tej dniówce, bo będę musiał zaraz towarów dokupić. Tu pewnie kawę, o, czekolady wykupili, także tutaj jakieś słodkości, także trochę będę musiał po tym sklepie się przejść i zobaczyć, czego brakuje. Także pewnie z 1000 dolarów mi zostanie po zakupach. Ale w życiu bym się, słuchajcie, nie spodziewał, że mi czekoladę wykupią. Jednego dnia z dwóch półek, widzowie, z dwóch półek. Dlatego widzicie, to się sprawdza, żeby jeden produkt był na całym pionie, a jeszcze oni chodzą po sklepie, jeszcze chodzą, jeszcze chcą kupować. No to jeszcze nie zamykam w takim razie, widzowie, interesu. Skoro wchodzą klienci, tu papier toaletowy zamawiałem, to też mi je wykupili, a te papiery, jak widzicie, się świetnie spisują gdzieś tam sobie, bo jakby ciężko mi było regał robić specjalnie do papierów. No to zobaczcie, jak to się fajnie sprawdza. Dobra, polecę sobie za chwilę. Już co, możemy robić finish? Jeszcze panowie kupują. Jedna czekolada została. Jedna czekolada. No moi drodzy, emocje niesamowite. Emocje niesamowite. Czy tutaj nam się soki skończą? Nie, bo to są jabłkowe. Ale chyba wszystkie? Jeszcze coś zostało w kartonie? Ej, pusty karton, dobra, wyrzucam. Ja nigdy nie wiem, czy jest pusty, czy nie jest pusty. Dobra, pan jeszcze chce mi tutaj się skasować. No, też widzicie, zobaczcie, też pan nabrał. Więc czasem warto poczekać i nie kończyć tego dnia. Nie sugerować się tym. Pięknie, prawie 2000, widzowie. Widzicie, to naprawdę jest niezły utarg. Zważywszy, że na początku zaczynaliśmy odcinek bez kasy. Oczywiście poratowałem się kredytem, no co miałem zrobić. Ja myślę, że go spłacę za chwilę, wiecie? Tam jeszcze pan kupuje, także nie przeszkadzajmy panu w kupowaniu. A jeszcze do mnie pan przyszedł. Jak miło, 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 bardzo miło. Dobra. Także będę musiał troszeczkę, pewnie widzowie, teraz według swojego jakiegoś zamysłu poprzestawiać. 53 dolary. No i pięknie, 2000 pykło. Jak wygląda? Jak wygląda nasz dzień, widzowie? O, 40 zadowolonych klientów, a zarobiliśmy 609 dolarów. Przy czym, no niestety, za 1200 wydaliśmy na zakupy. No to, aha, w ogóle przychod... A, bo tu pokazuje zarobek. Widzowie, tu wylicza zarobek. Że
ogólny przychód, czyli obrót w sklepie, to było 1800. 1800 zrobiliśmy sprzedaży, ale wiadomo, wydaliśmy kasę. Pasta spaghetti i jakiś olej. Dobra, widzowie, ja sobie tutaj działam. Za chwilkę się widzimy i rozszerzamy w takim razie sklep, bo te pieniądze płyną strumieniami, moi drodzy. No i kończymy, kochani, kolejny dzień. Zaraz zobaczymy, jaki wynik. 2600 na koncie. Myślę, że jeszcze z 2-3 dni będzie trzeba przysiedzieć. Ja już wam powiem dlaczego. Także to jest w ogóle temat chyba na następny już odcinek, bo zobaczcie. 2600, 4400. No to jakby już nie patrzeć, będzie to około 7000, które muszę mieć, żeby tak jak sobie to planuję po dwie sekcje kupować, żeby to miało ręce i nogi. No i licencja 1100 na produkty typu masło, również chyba jakieś tutaj miodowe płatki, tak? Coś w tym stylu. Chicken, no to pewnie do zamrażarki. Frytki, tak? Pizza, no to rozumiem, że to do zamrażarki, więc będzie nam potrzebna zamrażarka, a co za tym idzie, abyśmy mogli zrobić jak chcemy, to niestety jeden produkt był za drogi. No, czegoś nie dopilnowałem. 36 klientów, za przychodu mieliśmy 1700, moi drodzy, 1700 mieliśmy przychodu, ale jak widzicie, kupowałem tylko za 600 towaru. Dobra, jogurt, tuńczyk podrożał, pasta spaghetti, widzicie, i to jest dla mnie na przykład ciężko, że potem w komputerze muszę zaglądać. Nie, jogurt potaniał akurat. Gdzie to jest dla mnie troszeczkę kłopotliwe, moi drodzy. 7,50 może damy. No, także ja tu sobie jeszcze podziałam, jak widzicie, 2800, także troszeczkę jeszcze będę musiał dni tutaj spędzić, 2-3 dni. No pewnie levele się kolejne wbiją, ale jedno, czego jestem pewien, to tak jak się wbijają te levele niby sklepu i dostępne są rzeczy, to nie jest to możliwe, aby kupować kolejne sekcje i jednocześnie rozwijać się. No bo wiecie, tutaj nie chodzi o to, żeby kupić sekcję, tu trzeba kupić licencję, co według mnie z tymi licencjami jest kompletnie bez sensu akurat, bo zrozumiałbym to jeszcze na alkohol, a tego nie rozumiem. Dobrze, to ja sobie robię, moi drodzy, zakupy, uzupełniam jak zwykle, jak widzicie, tutaj już się cały czas coś, kurczę, sprzedaje, już coraz mniej tych kartonów i do tego będę też, widzowie, dążył. To wam mogę obiecać, bo ja wiem, że często możecie mi to zarzucić, że za dużo tutaj tych kartonów się wala, więc absolutnie tak już nie będzie. O, mleczko, myślę, że cała półka na mleko w zupełności wystarczy, a tutaj sobie wtedy coś wstawimy obok tego cukru. Tym bardziej, że jakieś tam nowe rzeczy mają dojść, to zobaczymy, ale to te nowe rzeczy to już w nowym odcinku i tą licencję kupimy dopiero wtedy, kiedy ryż się sprzedał. Dopiero wtedy, kiedy kupimy miejsce. Ja myślę, że i to tak szczerze, moi drodzy, około 10 tysięcy szacuję, żebyśmy musieli mieć na koncie, aby w ogóle się za to zabrać, bo to nie chodzi tylko o licencję, prawda, i o miejsce, które poszerzymy. Tu również chodzi, kochani, moi drodzy, o zakup produktów, o zakup pewnie kolejnych regałów, ale w tym stylu chciałbym iść i na pewno te lodówki chciałbym dalej ciągnąć, więc jak nam się tutaj to powiększy o kolejny kawałek, to będzie kapitalnie i zobaczymy, jak to się będzie nam rozwijało. Także to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Będę tradycyjnie bardzo wdzięczny za zostawienie przez ciebie, drogi widzu, łapki w górę i komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. A my się widzimy już jutro. Także do zobaczenia. Cześć.